Znajdź wszystkie wartości x, dla których funkcja f nie jest różniczkowalna. Wykres f ma pionową styczną w punkcie 3, 0. Może ja to narysuję od razu. W punkcie 3, 0, czyli tutaj w tym punkcie ma pionową styczną, czyli ta styczna będzie wyglądała jakoś tak. Jakoś tak będzie ta styczna wyglądała. Oraz poziomą styczną w punktach 0, minus 3 oraz 6, 3. 0 i minus 3, czyli gdzieś tutaj, tu jest styczna pozioma. Oraz 6, 3 w tym punkcie, tutaj też styczna jest pozioma. Dobrze. Zaznacz wszystkie odpowiedzi, które pasują. No dobrze, no to pomyślmy, kiedy funkcja może być nieróżniczkowalna, czyli kiedy pochodna nie istnieje. Nie istnieje w jakimś punkcie. No to są różne możliwości. Po pierwsze, jak ma pionową styczną, kiedy styczna jest pionowa. Styczna jest pionowa. No i to jest taka sytuacja, jak tutaj mamy w tym punkcie 3, 0. Tutaj styczna jest pionowa. No można się zastanawiać, dlaczego funkcja jest wtedy nieróżniczkowalna. No jak próbujemy tutaj obliczyć nachylenie tej stycznej, to to nachylenie będzie nieskończone, dlatego że tutaj y się zmienia, a x się nie zmienia. Zmiana x tutaj jest 0, czyli w mianowniku, jak liczymy nachylenie, mamy delta x równe 0, bo tutaj ta styczna jest pionowa. Tu x w ogóle się nie zmienia, tylko y się zmienia. No to wiemy w takim razie, że w tym punkcie funkcja jest nieróżniczkowalna, bo ma pionową styczną. Dobrze, druga sytuacja to jest taka, że wtedy, kiedy funkcja jest nieciągła, czyli f jest nieciągła. Kiedy funkcja jest nieciągła, no to też nie może być różniczkowalna, to wiemy. No to popatrzmy, tutaj mamy taki punkt, gdzie funkcja jest nieciągła, w minus 3, dla x równego minus 3, czyli tutaj z tego powodu funkcja jest nieróżniczkowalna. No, co z tymi punktami 0 i 6? Popatrzmy na te punkty. Tutaj w punkcie x równym 0 styczna jest pozioma, czyli jej nachylenie jest równe 0. No to znaczy, że pochodna po prostu jest równa 0, czyli pochodna jest dobrze określona w tym punkcie, jest równa 0. No a w tym punkcie 6, tutaj styczna również jest pozioma, czyli jej nachylenie jest równe 0, ale to w niczym nie przeszkadza, po prostu pochodna jest w tym punkcie równa 0. No dobrze, tutaj dla porządku jeszcze napiszę trzeci powód, dla którego funkcja mogłaby być nieróżniczkowalna, wtedy kiedy ma taki ostry skręt. Ostry skręt, tak to mogę symbolicznie nazwać. Albo czasami się mówi, że ma kant. To co to znaczy? To znaczy, że funkcja ma taki przebieg, że na przykład zmienia się tak i nagle skręca. Albo na przykład jest tutaj tak i później nagle robi coś takiego. Albo na przykład rośnie powoli, a potem nagle szybko. I w tym punkcie ma taki ostry kant. Dlaczego to jest nieróżniczkowalne wtedy? No dlatego, że na przykład z lewej strony tutaj styczna jest, tutaj jest na przykład dodatnia, a potem nagle robi się ujemna. Czyli widzimy, że jest taki nagły skok wartości nachylenia stycznej. Więc w samym tym punkcie to nachylenie jest nieokreślone, bo nie wiadomo, czy to jest tak jak z lewej, czy tak jak z prawej, czy jak to obliczyć. Po prostu granica pochodnej z lewej strony jest inna niż granica pochodnej z prawej. No i tutaj nie mamy takiej sytuacji, ale może w następnym przykładzie się taka trafi. O, no właśnie, tutaj mamy taki punkt. W punkcie tutaj x równym 3 jest dokładnie to, co tam rysowałem. Tutaj mamy taki ostry kant. Więc tutaj znowu mamy zaznaczyć, gdzie funkcja nie jest różniczkowalna, czyli na pewno możemy zaznaczyć x równe 3 od razu. Z tego powodu, który tam przed chwilą opowiedziałem. No ale zobaczmy, co tutaj mamy jeszcze. Mamy wykres funkcji f. Ma on pionową asymptotę dla x równego minus 3. No jest tutaj pionowa asymptota. Oraz poziomy asymptoty dla y równego 0 oraz y równego 4. Czyli tutaj nieskończoności mamy, tutaj mamy jedną poziomą asymptotę, tutaj drugą poziomą asymptotę. Wybierz wszystkie wartości x, dla których funkcja f nie jest różniczkowalna. No to popatrzmy. Jedno już zaznaczyliśmy. Teraz zobaczmy, czy są gdzieś takie miejsca, gdzie nachylenie styczne jest pionowe. No tutaj nie mamy takich miejsc. No ale w tym punkcie minus 3 funkcja jest w ogóle nieokreślona. Tutaj jest funkcja nieokreślona do minus 3, no i jest nieciągła. Tutaj z jednej strony dąży do minus nieskończoności, z drugiej do plus nieskończoności. Czyli widzimy, że tutaj funkcja jest nieciągła, jest w ogóle nieokreślona w tym punkcie. Czyli możemy zaznaczyć, że z powodu tego, że jest nieciągła, tutaj jest nieróżniczkowalna. Dalej, również w jedynce mamy taki punkt, gdzie funkcja jest nieciągła. Tutaj mamy skok wartości funkcji, czyli tutaj też nie będzie różniczkowalna. No i jeszcze zobaczmy, co jest w zerze.
w zerze, to ja tu nie widzę żadnego problemu. Tutaj wykres funkcji zmienia się w taki sposób, że mogę tutaj spokojnie narysować styczną do tego wykresu. I ta styczna będzie wyglądała jakoś tak. I nachylenie będzie tutaj minimalnie ujemne. Ale nie widzę żadnego problemu w zerze, czyli zera nie zaznaczamy tutaj w tym miejscu.